trener Krzysiu. Dzień dobry, kochani. Witam was w swoim studiu tradycyjnym. Tu wracam z tych wojaży. Dawno mnie nie było w mojej siedzibie. Moja siedziba przy Woronicza? Niekoniecznie. No nieważne gdzie. Nieważne gdzie, muszę się też ukrywać, bo też nie wszyscy kochają trenera Krzysia. Dużo się działo w ostatnim czasie, jak wiecie. Były te mistrzostwa świata, w tym u Madziarów. Były, ale to takie, no te podwórkowe zawody, nie? Podwórkowe, ale były też bardzo prestiżowe mistrzostwa Polski Mastersów, na które oczywiście wydelegowałem swoją najlepszą kobyłę Robsonka. No i jak już pewnie wiecie, jak już dociera to do was z moich dynamicznie rozwijających się socialów, Robsonek spisał się fantastycznie. Był naprawdę na tej autostradzie po dublecik, mało brakowało, a zająłby dwa razy ostatnie miejsce. Bo najpierw popisał się na seteczkę. Okazało się, że nie te wyjścia z bloków trenowaliśmy co trzeba. Ja o tym wiedziałem, że trenujemy złe. Robson nie wiedział, myślał, że tak trzeba. No. Co się natrzaskał tymi drzwiami od klatki? Zawiasy już do wymiany. Do wymiany. Trenował twardo. Także ostatnie miejsce na seteczkę w sobotę było piękne. 12,81. Czołgał się. Czołgał się. No a drugiego dnia to już był creme de la creme. 800 metrów. Naprawdę Robsonik spisywał się perfekcyjnie. Z 700 metrów okupował ostatnie miejsce i wszystko byłoby dobrze, no, tylko że ambicja się włączyła Robsonkowi. Widział, że otwiera się szansa na czwarte miejsce. No i chciał mi przyjemność zrobić, no bo doskonale wie, że czwarte miejsce prawda, u trenera Krzysia to najbardziej prestiżowe. Ruszył do wyprzedzania, ale no niestety, niestety nie starczyło paliwa. No bo tak miał też obliczone, żeby mu zabrakło. Prawda? No i szósta pozycja. Czas dramatyczny. Dramatyczny. Przyznam, że dojazd nawet lepszy niż oczekiwałem. Nawet lepszy niż prognozy były. 2.07 tam z jakimiś groszami. No dramat. Dramat. Dojechana kobyła naprawdę była w punkt. No po prostu co do godziny wyliczone, tak? 13.15 miał być start, ale było opóźnienie. No i to ja też brałem pod uwagę w przygotowaniach, na taki wariant, że będzie więcej czasu na odpoczynek. Także mu zaordynowałem rozgrzewkę dłuższą, po prostu dwugodzinną w tym upale, żeby sobie zrobił. Już nie było czego zbierać. No nie było. Także pięknie. No i tak, kochani, sobie myślę a propos właśnie tych mistrzostw świata farmazoniarskich, no i tych prestiżowych mistrzostw Polski Masters, taki temacik, że może bym się dzisiaj pochylił, trochę wytłumaczył, parę takich typów zdradził, jak to pięknie właśnie rozplanować ten szczyt dojechania. Żeby on przyszedł bez niespodzianek, żeby potem nie było płaczu, lamentu, tylko żeby to naprawdę wszystko pięknie odpaliło, tak jak u Robsonka, tak? No bo widzimy, co się dzieje, tak? Na tych mistrzostwach świata, w tym Budapeszcie, no to nie trafiali z formą co chwila. No co i rusz. Co poszedł startować jakiś biegacz, nie trafił z formą, kuźwa, nie trafił z formą. No nie, sztab cały, kurna, dietetycy, psycholodzy, kuźwa, wszystko planują, pieniądze z podatników. I oni nie trafiają z formą. Nie, miała przyjść kuźwa na sierpień, nie było jej wcale, przyjdzie we wrześniu. Najwięcej to trafią z formą, na pewno gdzieś w grudniu będzie. W grudniu będą mieli szczyt formy pewnie wtedy. No wiadomo, klasyka, tak? Przypadek, losowość decyduje. Tak u trenera Krzysio, jak było, przewidywałem pełen dojazd, full dojechanie, no i był pełen dojazd, full dojechanie, tak. Nie ma przypadku. Nie, no jeżeli ja się za coś biorę, też za to odpowiadam swoim dobrym imieniem, swoją twarzą, tak, ja to firmuję, no nie mogło tak być, żeby Robsonek tam jakieś życiówki, jakieś medale, no nie, no po prostu przewidywałem, że ma być tam po prostu u progu już, u progu swojego jestestwa, tak, że ma już dogorywać, no i dogorywał. I to wszystko było w toku tych przygotowań, tak. Także ja wam dzisiaj zdradzę takie parę tipów, jeżeli też byście chcieli po prostu zapanować nad swoim biegowym losem, a nie tak jak u tych naszych prawda, kadrowiczów, że przypadek. Raz forma jest, raz kuźwa wyrzuci ten młot jak trzeba przez lufcik, a raz w siatkę trzy razy cepnie. Przypadek, tak? Raz tak, raz śmak. Cały sztab, oczywiście, dietetycy, psycholodzy, kuźwa, trenerzy, kadrowi, wykształceni, wszyscy mądrzy, oblatani, a potem przypadek, losowość, jest forma, nie ma. Nie, 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 kochani, do rzeczy od razu, do rzeczy. Jak ja to zrobiłem, tak? Też nie, nie mogę wam zdradzić wszystkich metod, tak już, prawda, kawy na ławę nie mogę, no bo to też jest, to jest mój know-how, tak? Know-how. Know-how. No, 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 kochani, no, no, no. No ale troszeczkę rzucę światła, tak? Jak ja to zrobiłem, że ten Robsonik akurat w ten ostatni weekend naprawdę się spisał. Przede wszystkim pierwsza zasada.
Nie, bo wiem, będą wam mówić, że tam przerwy na odcinkach, że są ważne, że krótka, długa, żeby regulować, że to trzeba te przerwy. Co ci po przerwie? Nie, kochani, pierwsza zasada skutecznego dojazdu, odcinek. Odcinek musi być robiony zawsze w pałę. To jest podstawowa zasada dojazdu. Czy ty będziesz miał przerwę 30 sekund, czy 3 minuty, czy minutę, czy 8 minut? Możesz mieć 8, a zrób sobie 8 minut, proszę bardzo, jak nie wierzysz. Na sprawę, zrób 8, zrób 7, zrób 9. Nie, odcinek musi być musi pójść w tak zwanego palcona. W palcona, w cymbalcona, jakbyś to nie zwał. Jakbyś to nie zwał. Tak, musi pójść. I takie odcinki, jeżeli ty idziesz w pałę, no to już jest sprawa, już jest połowa roboty za tobą, tak? To jest najważniejsza rzecz, nie? Czy ty robisz 8 razy 400, 3 razy 400, 5 razy 400, 3 razy 1000, 4 razy 1000, 8 razy 1000. Jeżeli odcinek jest zrobiony w pałę, to nie ma znaczenia. Tylko to musi być kilka odcinków, tak? No jeden odcinek nie, a interwały zaczynają się 4 odcinków, 5, tak od tego. To musisz w pałę po prostu wszystko latać, przerwy, serup, jakie chcesz, nie ma znaczenia. Po prostu odcinek w pałę. No i Robson tak robił, tak? Robson każdy odcinek w palsona. No, przerwy mogły być długie. No a to go nie ratowało, tak? Nie ratowało go wcale. Nie, jak tam robił te 400, 200, 300, przerwy były długie. Długie były przerwy, a się słaniał nam, a przerwy były długie. Żeby ja się nie powtarzał, były długie przerwy, a się słaniał na nogach, tak? Błagał o litość, bo odcinki po prostu szedł do pożygu. To musi być, to ten odcinek, to ty musisz poczuć w dupie. Jak szybko biegniesz, jak idziesz, to zawsze czujesz z tyłu, ten pas tylny tak zwany, tak zwana tylna belka u biegacza, jest coś takiego. Jest w Peugeotie tylna belka, jest u biegacza tylna belka, tak? Ta tylna belka, co jest po prostu z tyłu. Te dwugłowe łydeczki, dupeczki, tak? To wszystko ciśnie. Ciągnie potem, tak. I to czuł. I Robson to czuł, zdawał mi relację, ja wiedziałem, że sprawy po prostu idą we właściwą stronę. Nie martwcie się, tak? Nie martwcie się, że skatujecie odcinek. Nie. Nie, bo ja wiem, że słuchają mnie coś tacy pacyfiści, tak? Pacyfiści mnie słuchają, się boją, że no skatujesz odcinek, że odcinek dostanie w cymbał. Nie, nikt się nie, nikt nie boi. Odcinkowi nic nie będzie. Nie, odcinkowi nic się nie stanie, tak? No tylko kobyła oczywiście zarżnięta i tak ma być. I wtedy my mamy pewność, 100%, że w dniu zawodów nie będzie niespodzianki przykrej, tak? Tak jak i ci mają zawodowcy. No, są niespodzianki przykre w dniu zawodów. On się spodziewał formy, nie ma formy. A po prostu moi podopieczni, no surprise. No surprise, po prostu wie, do czego jest przygotowany. Szczyt dojazdu, dzień zawodów i po prostu jest zadowolony. Jest satysfakcja, bo on wie, że on trzyma sprawę we własnych rękach. Nie? Nie jest dany na jakiś los, na przypadek, na swojego trenera kadrowego, jednego, drugiego, trzeciego, co tam ustala, kurde, tych... W tych wszystkich swoich pliczkach, kuźwa, nie wiem, kajetkach, nie wiem, oni to prowadzą, w Excelkach ustala najpierw, nie śpi po nocach, bo musi wymyśleć ten szczyt formy, a to szczyt formy nie przychodzi. Prawda. No tak, no to jest pierwsza rzecz, no to odcinki, jakie by nie były, muszą iść, bo no to w trąbę musisz dostać w trąbę, jak słoń. Kochani, ważna rzecz też kolejna. Przetarcie. To trzeba zrobić. Im bliżej startu tego naszego docelowego, to jeszcze dobrze jest się przetrzeć, żeby po prostu sprawdzić, zweryfikować, czy ten dojazd jest. 2 dni przed, 3 dni przed, jakiś sprawdzianik przed startem docelowym, no warto sobie zrobić. No, odcinek najlepiej jakby był 2 razy dłuższy niż podczas zawodów, tak? 2 razy dłuższy odcinek, taki sprawdzianik, żeby po prostu wszystko było zmonitorowane, potwierdzone. Nie, tak, to po prostu przetarcie, to jest stara szkoła, przetarcia się robi. Robi się przetarcia. To też ja tutaj nie wymyślam, prawda? Trapezowych jaj! Nieco nie są trapezowe jaja. No, po prostu lata książki, literatura, lata czytania, zgłębiania tematu, tak? Analiz. Analizy są. Są analizy, oczywiście biorę na warsztat nowe publikacje z tego. Z tych bibliotek, co są w internecie. Są takie biblioteki, możesz normalnie wziąć. W wersji cyfrowej różne opracowania naukowców są. Tak, po prostu wpisujesz CBSNN, czy tam coś innego, ale są. No, można poszukać i po prostu sobie to, i to wszystko jest do wzięcia, tak? Tylko ludziom się nie chce szukać. Dlatego trener Krzysio ma renomę, a reszta wiadomo. Trafi z formą, nie trafi z formą, nie wiadomo. Kochani, kluczowe też jest, żeby ruszyć z tymi przygotowaniami późno.
Tu nie ma co się ślamazarzyć, że tam jakieś wprowadzenie, jakieś tygodnie tuptana, żeby organizm się oswoił. Nie, organizm ma być zaskoczony tym łomotem, który mu tak nagle spuszczacie, tak? Czyli krótkie przygotowania. Bardzo dobrze się sprawdza właśnie ten okres wakacyjny, bo tu zakończyliście sezon ten wiosenny startów. Zazwyczaj późno kończycie go, bo w czerwiec kończycie dopiero. I co zostaje? 2 miesiące na trening, nie? Czyli od razu wjeżdżacie w ostrą rąbanką, czasu mało, goni was termin tego startu docelowego, więc nakładacie szybciutko, nie czekacie, nie zwlekacie, obciążenia, rachu ciachu, regeneracja, nic, zero. No i to oczywiście fajnie nam pracuje potem. I potem, tak jak Robson, zbieracie po prostu z tej jarzębiny piękne owoce zbieracie. Tak jak Robson na Mistrzostwach Polski Masters we Łodzi osiągnął znakomity wynik. Ostatnie miejsce na 100 metrów i trzecie od końca na 800 metrów. Bo to zostało wszystko przeze mnie oczywiście wprowadzone według tego klucza, który wam tutaj zupełnie darmowo, jedynie za lajki, które mam nadzieję będą chcieli już się gęsto, prezentuję. Tak. Takie no 3 punkty, tak? Ja was też nie będę tutaj zarzucał tą wiedzą. Nie będę tutaj wam tej bomby atomowej wiedzy, którą mam. Oczywiście mam, jakby co, w razie czego mogę odbezpieczyć, ale nie będę was tutaj no, zamęczał, tak? Nie będę was zamęczał. Po prostu 3 punkty, na których to musi być zbudowane. Ten szczyt dojazdu, tak? Krótkie przygotowania, odcinki w cymbał i ostatnia rzecz, ale nie mniej ważna. Nie mniej ważna. Przetarcie. Dobrze sobie zrobić. No, strzeżonego trener Krzysio strzeże, prawda? Oczywiście. Można bez przetarcia, no ale wtedy ryzykujecie troszeczkę. Jest, wprowadzacie ten element ryzyka, tak? Jeżeli tego przetarcia nie zrobicie na ostatnią chwilę przed startem, to się jeszcze może jakaś świeżość wkraść niepotrzebna. Ja oczywiście preferuję, żeby taki sprawdzianik szczelić, no ale jak nie, to też powinno być dobrze. Powinno być dobrze, tak? Ale 3 punkty podparcia przy szczycie, przy budowaniu tej naszej piramidy ze szczytem dojazdu na tym czubku, prawda? Widzimy to szczyt dojazdu, tu gdzie te moje paluszki się stykają, piramidka, 3 punkty, prawda? 3 tutaj takie filary, na których można to budować. Tego jest oczywiście więcej, ale też nie mamy na to czasu. Ja się uwijam jak w ukropie, żeby to było szybko, dynamicznie, tak? Żeby tutaj nie przynudzać, nie przeciągać sprawy. Sezon startowy, ten jesienny, się zbliża nieubłaganie, w zasadzie dla wielu z was już się zaczął, no to cóż wam życzyć? Cóż wam życzyć? Oczywiście tego udanego startowania z pełnego dojazdu, tak? No bo jak ja to zawsze powtarzam, na świeżości, to każdy głupi biegać potrafi. A my głupi nie jesteśmy, nie jesteśmy w ciemię bici, normalnie kablem po dupie, jak trzeba, tak? Żeby to było z pełnego dojazdu, jakieś szabrowanko by się przydało, tak? To, że startujemy z pełnego dojechania, to też nas nie zwalnia z tego, żeby jakąś pozycję w wiekówce, prawda? Czy chociaż zostać po biegu na losowanie nagród, żeby coś przytulić. Nie. Ja takich wytłumaczeń też nie chcę słuchać od swoich podopiecznych, że ich dojechałem, że nie ma szaberkowania. Nie, szaberkowanie musi być, ale z honorowe. Honorowe szaberkowanie z pełnego wypłukania. Ale na świeżości, prawda, w tych karbonach, na żelikach, no to każdy głupi potrafi, tak? Czyli życzę wam udanych szabrów na biegach serowych, bo będą biegi serowe na pewno. Zawsze są, prawda, jakieś sery do wygrania, vouchery, tego typu. Oczywiście nagrody finansowe też. No to życzę wam, oczywiście, jeżeli by coś wpadło, no to też znacie mój adres, numer konta. Przelewajcie, wysyłajcie, paczkomaty, kurierem, obsługuję różne kanały, bo też jestem nowoczesnym graczem, tak? Nowoczesnym, nie tylko polecony, nie tylko priorytet, nie tylko Poczta Polska. Oczywiście wszechstronnie podchodzę do tematu. Taki już jestem, po prostu. Kochani, na koniec tylko, bo no tak, raz subskrybujecie, raz lajkujecie, raz nie subskrybujecie, raz nie lajkujecie, no naprawdę, no to czy ja się muszę tutaj powtarzać, tak? No trzeba to wcisnąć. No niestety, ja wiem, że to potem wam przychodzi na maila, że dostajecie, że to chcieli do szpamu, że to usuwacie, no ale trudno, no to trzeba zrobić jednak, tak? To też ręka wam nie odpadnie, jak tam kliku-kliku małe zrobicie. Na treningach szuru-szuru codziennie jest, tak? Szuru-szuru codziennie na treningach jest! Ale żeby trenerowi Krzysio kliku-kliku, kuźwa, 2-3 razy, no to już ręka puchnie, kuźwa, puchnie. A? Dopiero by wam spuchła, jakbym wam kazał kwas mierzyć, ale nie każę wam! Farmazorskiego kwasu mierzyć, bo nie wiem, po co miałbym to robić w ogóle. No dobrze, kochani, no to tyle ode mnie. Oddalam się w pokoju. No i cóż, no i kolejne plany, tak, przed Robsonem wytaczam, wizje różne snuję,
No bo też mam wielkie tej perspektywy ma ten zawodnik, wielkie perspektywy. Naprawdę potrafi przyjąć każdy trening i potem fajnie reaguje mi w tym dniu startowym. Fantastycznie reaguje. Także no, kochani, trzymajmy się ciepło. Tak, trzymajmy się rany, to się nie poskładamy. Trener Krzysiu.